Berengar nie żyje, zabiłem go. Naprawdę? No to świetnie, masz tu obiecaną zapłatę. Nie chcę pieniędzy, chcę czegoś innego. A co takiego? Chcę wszystkiego. Co, o czym ty mówisz? 30 lat to naprawdę mnóstwo czasu, żegnaj ojcze chrzestny. Zanim strażnicy zdążyli zareagować, ojciec chrzestny leżał już martwy. Nie stawiali oporu, bowiem wiedzieli, że w walce ze żniwiarzem nie mają najmniejszych szans. Żniwiarz ogłosił się nowym przywódcą rodziny. Wszyscy znali żniwiarza jako bezwzględnego, pewnego, niepokonanego i potężnego wojownika, zatem niewielu stanęło mu na drodze, a tych, którzy to zrobili, kazał stracić. Strażnik ojca rolnika skupił uwagę orków na sobie, niestety nie pożył zbyt długo, ale wystarczająco długo, żeby ojciec rolnik mógł uciec. Ojciec rolnik dotarł bezpiecznie do domu rodziny studentów, opowiedział ojcowi dyrektorowi, co się stało, po krótkiej rozmowie zgodził się przyjąć ojca rolnika do rodziny i przechrzcił go na rolnika. Alfred kontynuował szkolenie pod czujnym okiem swojego mistrza, żaden z nich nie miał pojęcia, co się stało z ojcem chrzestnym. Orkowie nadal oblegają siedzibę rodziny Kartofli, nie mają pojęcia, że to bezcelowe. Berengar zginął w walce ze żniwiarzem, tajemnicę śmierci mojego ojca zabrał ze sobą do grobu, podobno cienia może zabić tylko inny cień, ale chirurg miał na niego jakiś sposób, kiedy się odkryje ten sposób i pomszczę Berengara, choćby nie wiem co. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul.